Jestem umówiony z Platformą Obywatelską na spotkanie. Nie wiem, czy ono będzie otwarte dla mediów. No bardzo bym chciał, ale to Państwo muszą o to zapytać Leszka Radzińskiego. Spotykam się z powiatową strukturą Platformy Obywatelskiej, czyli z całym gremium członków PO 30 września, to jest wtorek, o 18.30 w Szkole Muzycznej Chojnickiej. 18.30 Szkoła Muzyczna. Będzie przeszło 40 osób z Platformy Obywatelskiej, członków PO, tak? I ja będę mówił o programie wyborczym moim. Deklaruję otwartość tego programu na inicjatywy Platformy. Ja już wiem, jakie one mniej więcej będą po rozmowie z Leszkiem Radzińskim i one Państwa bardzo zaskoczą, tyle mogę powiedzieć. Nie. Ja wiem, jakie one są, one wymagają jeszcze doprecyzowania, wymagają dyskusji, wymagają określenia. No, cel jest określony, ale jakimi metodami będziemy te cele wprowadzać, i Platforma stawia mi warunki nie takie, że przyjdź z programem, my Cię je poprzemy, tylko Platforma mówi, przyjdź z programem, my do tego programu chcemy coś dołożyć. I ja hasłowo zostałem poinformowany, o co chodzi, no bo to tego wymaga dyplomacja, nie mogę być zaskoczony przez zupełnie inicjatywę. No, to bardzo cenne inicjatywy. Mogę tylko tyle powiedzieć, żeby Państwa zachęcić do śledzenia tego tematu, że są to inicjatywy, o których PO mówiła już 4 lata temu. Czyli nie są jakieś nowe dania, które będą serwowane, tylko to jest powrót do menu sprzed 4 lat, a warto wracać. Warto wracać. Odbyłem wczoraj, Państwo nie skorzystaliście z tego zaproszenia, oczywiście nie musicie, odbyłem wczoraj spotkanie z kandydatami do Rady Miejskiej i do Rady Powiatu. Omówiliśmy sobie wytyczne programowe, które już są. Nie ukrywam, że one są właśnie oparte o dwa krótkie skróty. MOF i ZPT, czyli Miejski Obszar Funkcjonalny i Zintegrowane Porozumienie Terytorialne, bo to jest rdzeń tego, w oparciu o co można budować rozwój miasta Chojnice. Razem z Czuchowem, podkreślam, razem w województwie pomorskim, razem z gminą Chojnice. I to są nasi naturalni partnerzy. Omówiliśmy sobie sposób finansowania kampanii. Państwo pewnie wiecie, że do Rady Miejskiej można tam wydać około 1000 zł, do Rady Powiatu 2300, burmistrz na swoją kadencję może wydać, na swoją kadencję też tam się wydaje zdrowie tylko, a natomiast nie ma to wymiaru finansowego, natomiast na kampanię wyborczą ja mogę wydać 23 tysiące złotych. To są kwoty oczywiście nieosiągalne, nikt tyle nie wyda. Właśnie zmierzam do tego. Więc będziemy się posługiwali zupełnie, znaczy nie zupełnie, bo pewne są standardy, których nie ominiemy i będziemy na pewno w radiu, będziemy na portalach, będziemy w gazetach. No myślę, że będziemy nie we wszystkich portalach, ale we wszystkich gazetach. Będziemy w radiu, mamy swoją stronę, która będzie też wzbogacana i filmami, i kroniką, i wypowiedziami. O, dziękuję. Wolontariusz mego sztabu, wybaczają, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ale będą też nowe techniki. Na przykład zastosujemy po raz pierwszy telebimy LED-owe. Tego jeszcze nie było w Chojnicach. I ten telebim będzie się przemieszczał w kilka newralgicznych punktów miasta, duży telebim, i on będzie pokazywał, no, jak gdyby trzy filary tych wyborów, czyli drużynę do powiatu, drużynę do miasta, no i kandydata na burmistrza, to się Państwo domyślacie, czyli telebim będzie przewożony, podłączany do prądu i... Tak. Platforma też? Nie wiem. To dopiero we wtorek. Czyli będą telebimy. Dalej. Telebimy to będą i zdjęcia, i filmy. I niestety z telebimu nie ma głosu, bo my nie możemy zakłócać porządku publicznego głosem, ale będą filmy i będą napisy. Czyli ta kwestia odbioru sylwetki. Natomiast w internecie będą wprost wypowiedzi. Czyli nie będę chciał programu tylko publikować w internecie. Zrobimy to, zrobimy tamto i tak dalej. Będę mówił tak. Cel jest taki, metody i środki realizacji celu są takie. To już mamy, tego nie mamy, czyli to będzie też taka ciekawa rozmowa. Bardzo mocny nacisk będziemy kładli na taki marketing bezpośredni, bo są okręgi jednomandatowe, to jest klucz do sukcesu. Tutaj odrzucamy wizytówki, odrzucamy
jakieś takie skrzydełkowe folderki, których żywotność często ma 3 do 5 sekund, na zasadzie, że ktoś wyjmuje ze skrzynki i od razu rzuca do kosza. A czym się będziemy posługiwać, się Państwo dowiecie 2 października, bo o godzinie 18 zapraszam do sukiennic. To spotkanie będzie miało 2 części, część oficjalną i część nieoficjalną. Od razu powiem, na czym polega część nieoficjalna, żebyście Państwo nie snuli tutaj domysłów. Ta część oficjalna to będzie prezentacja programu i prezentacja kandydatów i odpowiedzi na pytania mediów, czyli taka krótka konferencja prasowa. Państwo będą mogli pytać nie tylko mnie, ale też kandydatów, co ważne, dlaczego i tak dalej. Nie, ja swój komitet, znaczy ze starostą, tak, razem w wymiarze miejskim, bo on się nazywa KWW Arsjonisza Finistera, to tam są też samorządni, tak? Czyli będzie pan starosta, ale do powiatu to tylko mój komitet, a starosta swój będzie prezentował w innym terminie. Natomiast ta druga część, to jest część taka, że będziemy tam rozstawiać kamery i korzystając z obecności, że moi kandydaci już będą tak odpowiednio dyplomatycznie przygotowani i merytorycznie, to będziemy chcieli tam sobie pokręcić kilka filmów, porobić zdjęcia do kampanii. To już nie chciałbym też, żebyście Państwo, nie chciałbym Wam tam zajmować czasu i Was tutaj, i zrobić dyskomfort i Wam, i moim kandydatom, dlatego jest jedno miejsce, warto je bezpośrednio wykorzystać. To nie tak, Panie Jerzy. Ja jestem gotowy do spotkania. Odpowiedziałem Pani Przewodniczącej Wiolecie Kasprzak, że wyrażam pełną gotowość. No i to tak może być, że ja się pierwszy zgłoszę, ale ja tutaj codziennie jestem w ratuszu i jakoś Pan Kamil Kaczmarek mnie jeszcze nie odwiedził. Zachęcam go do tego. Jestem gotowy, mam terminy stałe, których na pewno nie opuszczę, bo to jest moja praca. Natomiast po południu, wieczorem, w sobotę czy w niedzielę możemy, czy w dzień poprzedni, ale po południu możemy się na debacie. Nie, jestem gotowy do debaty, przygotowany i myślę, że merytorycznie też, emocjonalnie też i spokojnie czekam na rozwój wypadków. Myślę też, że warto poczekać i to chyba już z tego, co wiem za kulis, to jednak PiS poprze pana Mariusza Brunkę, zresztą ma pełne prawo i wówczas ta scena samorządowa już będzie dookreślona i nie ma kłopotu, żeby realizować te debaty. Jestem otwarty też na debaty organizowane przez państwa, czyli przez media, bo moim zdaniem nie sztaby powinny organizować debaty, tylko właśnie dziennikarze. Wasze ręce oddaję... Ducha. Ducha nie, ale siebie w czasie tych wyborów.